Hej, hej, witam was bardzo, bardzo serdecznie w remasterze Call of Duty Modern Warfare. Nie wiem jak was, ale to jest chyba to wydanie, ta część ostatniego wydania Call of Duty, która interesuje mnie najbardziej. I myślę, że wielu, wielu graczy także. Jestem ciekaw przede wszystkim tego, jak zremasterowano tą grę, jak to się ma w zestawieniu z moimi wspomnieniami, ale też jestem ciekawy, jak historia opowiadana tutaj ma się w zestawieniu z tymi współczesnymi, nowoczesnymi Call of Duty. Jakby żyjemy trochę sentymentami, pamiętamy te starsze części i mówimy, mój Boże, jakie one były fantastyczne, a teraz jest byle co. Sprawdźmy, czy faktycznie wtedy było tak cudownie. Bo że teraz jest średnio, to ja wiem. Ale czy wtedy było tak cudownie? Rzućcie okiem. No to zaczynamy, co? Straszliwie... Ale dobra. We've got a civil war in Russia. Government loyalists against ultranationalist rebels. And 15,000 nukes at stake. Just another day at the office. Khaled Al-Assad. Currently the second most powerful man in the Middle East. Now word on the street is he's got the minerals to be top dog down there. Intel's keeping an eye on him. And the bad news? We've got a new guy joining us today. Fresh out of selection. His name's Soap. Good to see you, mate. Take one of the rifles from the table. W porządku. Te ekrany wczytywania strasznie są głośne. Będę musiał to jakoś wyciszyć. Ale to szczegół jest drobny. Okej, stanowisko pierwsze. Strzelamy z biodra. Now aim your rifle down range. Now shoot each target while aiming down the sights. Now I'm gonna block the targets with a sheet of plywood. Bullets will penetrate thin, weak materials like wood, plaster, and sheet metal. I want you to shoot the targets through the wood. Good. Now I'm gonna make the targets pop up one at a time. Hit all of them as fast as you can. Proper good job, mate. Now go get a sidearm from the armory. Okay. Sidearm. Z armory, w porządeczku. Good. Now switch to your rifle. Now pull out your sidearm. Remember, switching to your pistol is always faster than reloading. Using your knife is even faster than switching to your pistol. Knife the watermelon. Nice! Your fruit-killing skills are remarkable. Captain Price wants to see you. Spokojne takie wprowadzenie do tego świata, to jest coś, co... Widać, że tu się coś dzieje większego, nie? Ale nie dostajemy od razu rozwałki totalnej, tylko no spokojnie, poznajemy trochę naszego bohatera. Jest nowy w oddziale, musi przejść jakieś testy. Poznajemy współtowarzyszy. Poznajemy mechanizmy. It's the FNG, sir. Go easy on him, sir. It's his first day in the regiment. Right. What the hell kind of name is Soap, eh? How'd a Muppet like you pass selection? Soap, it's your turn for the CQB test. Everyone else head to observation. For this test, you'll have to run the cargo ship solo in less than 60 seconds. Gaz holds the current squadron record at 19 seconds. Good luck. Climb the ladder over there. Gdzież ta drabina? To z wielką przyjemnością akurat te rzeczy się robi. Bo... Znaczy, po pierwsze przypominają się, kiedy pierwszy raz się je robiło, to... To niezły test, co? Kiedy robiłem to pierwszy raz dawno temu, to nie zrobiłem za pierwszym razem tego. Flashbang through the door. Position 4. Hit the targets.
Position 5, go! Hit the target! Jeszcze coś zostało? Flashbang through the door! Hit the target! Final position, go! Gdzie jest final position? Okej. Alright, so that's enough. No mogło być lepiej, ale w porządku. Powinienem był sprawdzić dokładnie, gdzie które pozycje prowadzą, ale... Jeden cel zostawiłem po drodze. Gentlemen, the cargo ship mission is a go. Get yourself sorted out. Wheels up at 0200. Dismissed. Może i bym zdążył w 19 sekund. Normalny, zalecany, no i w porządku. Bardzo mnie to cieszy. Tu jest straszliwy, straszliwy hałas w tle. Te ekrany wczytywania poszli po przesterach tak ostro, ostro. Postaram się to ściszyć gdzieś tam potem w postprodukcji, ale jakbym nie zapomniał, to przepraszam. Uważajcie na uszy! The intel on this op comes from our informant in Russia. The package is aboard a medium freighter, Estonian registration number 52775. There is a small crew and a security detail on board. Rules of engagement, sir. Crew expelled. This is Hammer 2-4. We have visual on the target. ETA 60 seconds. Copy, 2-4. Ciekawe, jakoś tak zapamiętam tą misję jako kończącą. Coś jak przez mgłę do mnie wraca. Czy te historie współczesne takie mają... Jakby... Takie macie poczucie realizmu, że to faktycznie mogło się dziać, że moglibyście być takim żołnierzem. Futurystyczne misje mają to do siebie, że dobrze wiecie, że to już jest, że to jest historia jakaś tam, nie? Że to... Hej, na zdrowie, pułkownik! Śpią, chłopaki. No to już tak... Śpią na stałe. Powinienem się trzymać za nimi, nie? Trochę wyrywam do przodu. Dobra, widzę obu. Jest to poczucie takiej opowieści, nie? Na spokojnie, powoli. No dobra, strasznie ten... Łatwo zahaczyć jakąś przeszkodę, bo ten statek cały czas się rusza i... Dobra, to swoje zrobiłem. To zawsze była świetna misja. To jak ci żołnierze się ze sobą komunikują. Pamiętam, że pierwszy raz to byłem w ciężkim szoku.
Brzmiało tak autentycznie. Wtedy, no teraz. Pewnie inaczej na to patrzymy dzisiaj, ale... No ale dobra, nie wyrywajmy się z klimatu, nie? Nic nie trafiłem. Ważne, że chłopaki trafili, nie? Gdzieś się zgubiłem. Skąd się tu wziął? Dobra, wchodzimy głębiej. Jestem tu nowy, lepiej mnie wchodzić przed ten, przed lufy. Kiedyś ty tymi brońmi rzucało. I to tak błyskawicznie rzucało, teraz te wszystkie strzelają tak bez żadnego odrzutu. Jest. Nigdzie się nie pchać, spokojnie. Kurde. Flesza? Pytanie, czy to są nasi, czy nie, bo nie chciałbym nie rozpoznaję ich, boję się strzelać do swoich. Tam jest zły. Tango down. Report. All clear. Roger that. So nie ma tych indykatorów trafień, to też jest takie. Faceplate, this is Bravo 6. We've found it. Ready to secure package for transport. No time, Bravo 6. Two bogeys headed your way fast. Grab what you can and get the hell out of there. Fast movers. Probably mixed. We better go. So, grab the manifest in the container. Move! All right, everyone topside. Double time. Zdaje się, że zostawiamy atomówkę tam z tyłu ze sobą, co? Bravo 6, come in. Bravo 6, what's your status? Shit! What the hell happened? The ship's sinking! We've got to go now! Bravo 6, come in, damn it! Big Bird, this is Bravo 6, we're on our way out! On your feet, soldier! We are leaving! Get to the catwalk! Move, move, move! Move your asses! Come on, let's go! Jasny gwint. No i ciekawsze jest to, że moje wspomnienia wyglądały dokładnie tak. Jeżeli o mnie chodzi, to nie widzę różnicy między remasterem a moimi wspomnieniami. Ale tak to jest. Zawsze pamiętamy lepiej gry, niż one faktycznie wyglądały. Dlatego czasami ciężko wracać do tych starych tytułów w starej oprawie graficznej. I dlatego remastery są takie dobre. We're running out of time. Come on, let's go!
out! Go! Roger that. We're out of here. Base plate, this is Big Bird. Package secured. Returning to base. Out. Były takie czasy, że nikt nie miał pretensji o nic do Call of Duty, nie? Wiecie, to jakby Call of Duty w ogóle zapoczątkowało taki ten system pewnych korytarzowych strzelanin. Że się szło wyznaczoną ścieżką, wokół tego się działy fantastyczne skrypty i to było bardzo widowiskowe, ale były też wtedy takie głosy, że to jest taki krok w kierunku strzelanin, które kiedyś nam się nie będą podobały, które kiedyś nam się znudzą, gdzie wszystko jest scenariuszem. Gdzie nasz wpływ na to, co się dzieje, jest bardzo ograniczony. Gdzie przeciwnicy wyskakują zawsze z danego miejsca, dopóki nie przejdziemy, nie wykonamy jakiegoś kroku, dopóki nie uruchomimy skryptu. Miało to swoje wady, ale opowieść też była bardziej epicka, że tak powiem. Ale już wtedy pojawiały się głosy, że to może być krok w złą stronę. Kto wie, no. Dzisiaj tylko takie się robi strzelaniny. I chyba przede wszystkim chodzi o opowieść, że dzięki temu można fantastycznie przedstawić historię. Bo o to tu chodzi, nie? O dobre przedstawienie historii. Nie o to, żeby zrobić film. Tylko żeby zrobić coś interaktywnego. Znacznie bardziej niż film, oczywiście. Od razu wiesz, że jest źle, kiedy łapie cię koleś w dresie i z Uzi. To nie może być dobry pomysł, nie? Jeszcze jak koleś miałby mundur, no to okej. Okay. Znaczy, to i tak nie jest. Tu nic się dobrze nie dzieje, nie? Ale zobaczcie, w jaki sposób jest historia, jakby w zestawieniu z dzisiejszymi czasami, jak historia jest opowiedziana. Mamy moment wejścia w grę, spokojny, statyczny, gdzieś tam coś robicie, gadacie z ludźmi, wykonujecie jakąś tam małą misję, potem dostajecie kopa, mocną, potężną misję, w której dużo się dzieje, strzelanie jest, statek się giba, tonie. I teraz macie przestój, chwilę odpoczynku. Znowu historia powoli, spokojnie opowiadana. W zasadzie nie wiemy, co się dzieje. Nie wiemy, kim jesteśmy. Ale jesteśmy najnormalniej w świecie w tą historię wprowadzani. To, co dzisiaj się dzieje bardzo często i co trochę mi przeszkadza, to, że ta dynamika przejmuje w zasadzie główną rolę w opowiadaniu historii. Że nie można się w nią wsłuchać, bo cały czas coś się dzieje. Oczywiście ta najnowsza część, Infinite Warfare, też są te momenty. Pamiętacie to, tą defiladę i tak dalej. Są momenty spokoju, ale momenty chaosu są znacznie bardziej wykorzystywane niż kiedykolwiek wcześniej. Nie ma tego wyciszenia, nie ma tego zastanowienia, nie ma tej chwili zastanowienia nad tym, co się dzieje, dlaczego się dzieje. Po prostu wiozą nas przez miasto. I tyle. Wycisz się, zastanów, tylko po to, żeby dostać na końcu coś mocnego, coś silnego, coś, co zrobi na tobie wrażenie. Żeby coś robiło wrażenie, trzeba trochę człowieka uspokoić. Tak jak w tych jumpscarach, wbrew pozorom, gdzie wszystko toczy się niby spokojnie, niby po cichu, niby jesteś bezpieczny i nagle dostajesz z grubej rury i to robi na tobie wrażenie. Podskakujesz. Tylko, że to są takie najprostsze instynkty, to się opiera na strachu. Natomiast opowieść macie chwycić za serce i to macie chwycić tak mocno. I oczywiście to można mówić o tym, że przecież to są banały, że to są gry, że to w zasadzie jeszcze było lata temu, że jeszcze nie było wypracowanych takich mechanizmów, pomysłów na to, jak opowiadać tą historię. Ale
Ale mimo wszystko... Jakoś to daje do myślenia, nie? Niezależnie od tego, jak naiwna byłaby gdzieś tam ta historia w tle, to jednak sposób, w jaki jest opowiadana, czasami wystarcza. Ten klimat, który jest tworzony, czasami wystarcza. Wybaczcie, że tyle gadam, z reguły jestem cichszy, ale to jest remaster w końcu, nie? Chyba większość z was doskonale zna tą historię. No i proszę, jechaliście przez 5 minut samochodem, zastanawiając się, kim właściwie jesteście, tylko po to, żeby na końcu dostać kulę w łeb. I to się kończy, ta historia tej postaci, nie? W ten sposób. Captain Price. Al-Assad just executed President Al-Falani on national television. The Americans have plans for Al-Assad, and it's too late to do anything for Al-Falani. But in less than 3 hours, codename Nikolai will be executed. Nikolai, sir? Nikolai is our informant in the ultra-nationalist camp. He supplied the intel on the cargo ship operation. Ja nie wiem, czy to dopiero... Wydaje mi się, że w tej części w Call of Duty pojawiły się te ekrany wczytywania takie. Że misja się wczytuje, to trochę trwa, ale w międzyczasie dostajecie jakąś też opowieść, nie? I to... Macie wrażenie takiego ciągu historii. Yeah, well, that's good enough for me, sir. Weapons free. Good night. No i kolejny raz zaczynamy po cichu, na spokojnie, nie? Poznajemy teren. Nie wchodzimy, kurde, z granatami i z krzykiem... Zaczynamy po cichu, a nie z granatem i krzykiem rozwałki na hymnem rozwałki. To ja by powiedział hymnem rozpierdolu, nie? Ale przypuszczam, że też przeze mnie sentyment przemawia. Że to nie do końca jest, nie zawsze jest tak, nie? Że może to wcale nie jest aż takie... Hałasu narobili, no ale dobra, poznałem jakąś tam mechanikę. Można było tego Claymora położyć bliżej. Nie było koniecznie potrzebne, ale przynajmniej wiem, że mam Claymory, nie? To mi się też strasznie podobało, że widać lasery z tym noktowizorem. Kiedy Call of Duty pojawiało się lata temu, to za każdym razem to były jakieś rewolucyjne rozwiązania. Okej, posłuchajmy historii, zanim ja zacznę opowiadać swoją. What's the target, Kamarov? We've got an informant to recover. The M21's on the other side of the hill. The rockets have killed hundreds of civilians in the valley below. Not so fast. Remember Beirut? You're with us. I guess I owe you one. Bloody right you do. No dobra, śmigajmy. This way. It's a bit spotty for your sniper. Call my men.
zasadzie do momentu, kiedy jeszcze pojawił się Black Ops. Black Ops był też taki rewolucyjny pod wieloma względami, ale przede wszystkim... jeżeli chodzi o styl opowiadania historii, tak zaskakująca i skomplikowana na swój sposób. Gdzie jest machine gun? Źle jestem ustawiony, nie widziałem. Hit the other machine gunner through the wall. Nice shot. McMillan will be impressed. Padł? Nie strzela, więc zakładam, że padł. You didn't say there'd be helicopters, Cameron. Kurde, prawie trafiłem swojego. Make it quick, Kamarov. I want that informant. Have nothing to worry about. We'll take out GM-21s and carve a path straight to your informant, Captain Master. Dobra. Nasi. Potem po tym Black Opsie mam wrażenie, że się pojawiła taka... droga w dół i od tego czasu jest coraz gorzej. Technologicznie jest być może coraz lepiej chociaż, ale... Jezus Maria. Jakiegoś snajpera tu mają, czy jaki? Tym karabinem już tak nie rzucę. Chyba załatwiłem. A się pochylił. Trochę jest strzelania, nie? Noż ty, nie wierzę. Pocisków mi nie zabraknie, więc... przeciwników chyba też nie, z tego co widzę. Kurde. Biegnij jakąś linią. Zapomniałem, że jest stabilizacja.
Okej. Zrobiłem 4 heady po kolei w ogóle bez stabilizacji. To powiedziałbym osiągnięcie swego rodzaju. Final assault has already begun. With a little bit more of your sniper support, we are sure to be victorious. Enough sniping! Where is the informant? Co ty делаешь? Co sumas na shell? Where is he? The house! The house of the northeast end of the village! Well, that wasn't so hard, was it? Now go and sit in the corner. So, guys, we've got to reach that house before anything happens to the informant. Let's go. My mamy swoje zadania, Rosjanie mają swoje, co? Nasi. Chryste, panie. Spróbujmy złapać ich tam. Wysłał RPGa gdzieś w niebo. Nie, czy przechodzenie przez ten dom jest najlepszym możliwym pomysłem, ale... Czysto? Czysto. No, łatwo zginąć, kurde, się człowiek zagapi. Potem odrzut jest taki, że nie sposób niczego trafić. No i nagle cisza i spokój. I znowu na po cichutku. Macie naprawdę poczucie takiego uczestniczenia w jakiś... Chyba na górze jest, co? Spodziewałem się, że któryś z naszych już tu wszedł. I nawet nie strzelałem od razu, jak go zobaczyłem. It's him. Nikolai, are you all right? Can you walk? Yes, I can still fight. Thank you for getting me out of here. Big Bird, this is Bravo 6. We have the package. Meet us at LZ1. Over. Bravo 6, this is Big Bird. We're on our way. Now. Let's go. No to jest załatwione w takim razie. Czy uda się wylecieć bez problemów? No miejmy nadzieję, że tak. Take Al-Assad alive!
No i znowu mamy kawałek opowieści straszliwie hałaśliwy, niestety. Nawet specjalnie mówię po to, żeby trochę wyciszyć to, bo kiedy ja się odzywam, to wszystko się dookoła ścisza. To może ułatwić wam ten zniesienie tego hałasu. Chociaż jak znam siebie, to w postprodukcji to naprawię, ale może nie tak bardzo, jak bym chciał. Marines, spotters have a possible fix on Al-Assad in a building at the west end of this town. We're gonna secure the perimeter and grab Al-Assad. Hurrah, lock and load. Amerykanie teraz. Copy, Striker 6-4. Feet dry in 10 seconds. Copy. Znaczy, ta konstrukcja misji chyba nadal jest w Call of Duty obecna. Czyli obserwujemy z różnych perspektyw, nie? Tą samą akcję. Dzieją się różne rzeczy na całym świecie, które mają wpływ na... na jakieś konkretne wydarzenia. Tylko, że ta cała futurystyka pozbawia nas, znaczy odrywa nas tak od rzeczywistości bardzo, bardzo mocno i... to jest chyba to, do czego ciężko się przyzwyczaić, nie? No dobrze, dobrze. Za dużo historii chciałbym opowiedzieć i... nie ma może takiej potrzeby. Nasi, nasi. A mój cel 40 metrów stąd. Przejdą chłopaki tędy? Jackson, take point. Okay, znowu Dragunov. Oh shit. Teraz miałem szczęście, kurde. Jakbym tak strzelbą dostał, to byłoby po sprawie. Shotgun też byłby niegłupim rozwiązaniem. Ale może będzie jakaś... Więcej szczęścia niż rozumu, co? Ktoś się chowa. Chybił? Szczęśliwie. All call signs. Check the bodies. We need a positive ID on Al-Assad. Negative ID over here, sir. No sign of Al-Assad here, sir. HQ, this is Red Dog. Target building is secure, but we don't have Al-Assad. Over. Roger that, HQ. Out. Heads up. I just got word that Al-Assad is broadcasting half a click east of here in a TV station. Mash, chybiłem down fatalnie. Down the package there. Move out. Chyba wchodzimy do tego budynku, co? Tego się tu nie spodziewałem. Siedemdziesiąt pięć metrów. Private, get the cover.
No dosyć jestem nieostrożny w tych moich... Powinno się to robić znacznie wolniej. Coś niedobrego się stało. Jakiś moździerz chyba musiał walnąć bliżej. No bo flashem ktoś rzucił. To jest to, dostajecie tak mocno, że ekran się robi cały czerwony i nawet nie wiecie, czy trafiliście tego przeciwnika, czy nie. Na szczęście chwilę później patrzycie, a facet leży załatwiony. Idealnie, ale trafiłem. Jestem przyzwyczajony do tego, że zamek nie jest dwutaktowy i się po każdym strzale przeładowuje, ale to jest Dragunov. Wychyl się ten z RPG-iem najbardziej mnie martwi. Jak będziemy w otwartym terenie i on tu... załatwi. Załatwiony, ale 50 metrów zostało. Przeżył? Prawie już na miejscu, co? Wrażenie, że się trochę oddzieliłem od jednostki, ale... Nie, już ich mam. Już ich mam. Już pamiętam tą misję. No chłopaki, wchodzimy. Przynajmniej się strzelba. Okej.
Masz to. Dostał? Padł? Straszna zadyma tu jest. Załatwiłem tego gościa? Widziałem, że RPG wyciągał. Kto mi tu kurde plecy robią? Z każdego kierunku walą. Stoją. Padnij. Mam nadzieję, że ten granat... Ach, w innym pokoju. Ale nie, był u mnie. No i jak myślicie? Coś w tym jest? Coś w tym jest, cholera. Na tym zakończymy sobie. Wydaje mi się, że to wystarczy, by pokazać tą kampanię. Przynajmniej... To jak wygląda, co czuć, kiedy się w nią gra. To jest zupełnie inny rodzaj przeżycia niż przy tych nowych Call of Duty. No jest to, o czym powtarzałem podczas gameplayu, to pewne poczucie autentyczności. Oczywiście do pewnego stopnia. To wszystko jest umowne. Wiemy, że to jest gra i wiemy, że tam pewne naiwne rzeczy muszą się przytrafić, ale możemy się jakoś w to wczuć. To znaczy można to zrozumieć, można... Nie trzeba wielkiego wysiłku, żeby w to uwierzyć. I to jest chyba to, o czym zapomina się w nowych Call of Duty. Bo w tych nowych jest widowiskowo, są nawet czasami ciekawe historie, ale trzeba mnóstwo wysiłku, by uwierzyć w tamte historie. I chyba jednak coś w tym jest. Chyba to nie tylko sentyment. Nasze wspomnienia o tych starych częściach. Chociaż jestem pewny, że kiedy wychodziła ta część, kiedy pierwszy raz się pojawiała na rynku, to też było dużo głosów negatywnych, że rzeczy są niewiarygodne, że to się dzieje trochę nie tak, jak powinno. Ale jednak w obliczu dzisiejszych czasów ten starszy tytuł ma w sobie to coś. Ma w sobie ten klimat taki. I to jest fajne. Wielkim problemem tej obecnej edycji Call of Duty jest to, że remastera Modern Warfare nie można kupić oddzielnie. Może to się zmieni za jakiś czas, ale trzeba kupić to nieszczęsne Infinite Warfare, żeby pograć w to i żeby pograć w multi Modern Warfare. Co ja wiem, czy jakim... Wydaje mi się, że ten pomysł marketingowy wynikał przede wszystkim z tego, że zapowiedzi Infinite Warfare były źle, bardzo źle odbierane przez społeczność graczy, więc w związku z tym dorzucono im tego remastera. Ale gdyby sprzedawano te dwa tytuły osobno, to jestem prawie pewny, że Modern Warfare sprzedałby się lepiej, chociaż cholera wie. Amerykański rynek chłonie to Call of Duty, niezależnie od tego, jaki rodzaj kontentu tam się oferuje, więc być może my też tak tu w Europie i w ogóle my w Polsce gracze doszukujemy się czegoś więcej, może... Cholera wie, no trudno powiedzieć, rynek jest taki, jaki jest, no najwyraźniej robienie takich strzelanin, jakie robi Call of Duty, jakie robi Activision teraz i Infinity Ward, no ma sens, opłaca się, no. Ale tak czy inaczej, gdybym miał do wyboru, to wybieram Modern Warfare zdecydowanie. Pozdrawiam was bardzo serdecznie, dziękuję, żeście spędzili ze mną ten czas, trzymajcie się. Hej, hej!